Hello. Państwa. It's daunting to be the last paper of the. Oczywiście, bardzo ciężko jest występować jako ostatni prelegent, ale z drugiej strony to dla mnie wielka przyjemność, ponieważ fascynuje mnie zawsze, jak różne prezentacje mają się do siebie. Chciałabym pogratulować organizatorom konferencji świetnego przygotowania tego wydarzenia i znakomitego programu w ciągu ostatnich 2 dni. Tak więc naprawdę wielkie, wielkie dzięki dla organizatorów za te 3 intensywne dni. Jeśli chodzi o moje podejście do Hasiora, to przede wszystkim jest ono wizualne, plastyczne, co jest naturalne, ponieważ kontekst jego pracy jest mi jednak trochę obcy, w sensie takim, że nie znam tak dobrze ani historii Polski, ani historii samego artysty. Stąd podchodzę właściwie tylko do wizualnych aspektów jego pracy i tym się w swoich badaniach, w swojej pracy naukowej zajmuję. Oczywiście przede wszystkim uderza mnie rola asamblażu w pracy Hasiora i tym się właśnie skupię, porównując pracę Hasiora z jemu współczesnymi lat 50. 60., ale także i współczesnymi artystami. Interesuje mnie przede wszystkim to zagadnienie, jak prace Hasiora mogą wejść w dialog z nowoczesnymi asamblażami i co nowoczesni artyści uprawiający asamblaż mogą nam mówić o Hasiorze i vice versa. Będę pokazywać wiele obrazów pokazujących pracę Hasiora i teraz może umówimy się tak, jak nie ma podpisu, to jasne, że to Hasior, bo nie zdążyłam zapisać. Innych artystów udało mi się w prezentacji podpisać. A zatem asamblaż Hasiora, bardzo znany, surrealistyczny, ale także i inne przedmioty, obiekty. Typowa praktyka asamblażu. Takie przedmioty, bardziej rzeźby. No i naturalnie sztandary. Będę mówić o asamblażach, będę mówić o sztandarach i o rzeźbach właśnie. Wydaje się, że ostatnio daje się odnotować powrót do techniki asamblażu w ciągu ostatnich mniej więcej 14 lat. Moim zdaniem wystawa w New Museum w 2007 roku symbolicznie oznacza jakby powrót do asamblażu. To była wystawa An Monumento, gdzie symbolicznie, jak powiadam, do sztuki współczesnej w wielkim stylu powraca asamblaż. I myślę, że Państwo także byli świadkami tego powrotu podczas rozmaitych wystaw, czy to Biennale z 2011 roku w Wenecji, gdzie bardzo ciekawe było to, iż wielu artystów z bardzo różnych krajów i różnych kontynentów przyjęło ponownie ten język i zaczęło się tym językiem artystycznym wypowiadać. Stąd można pewnie byłoby się pokusić o taką tezę, że asamblaż to jest globalny język sztuki. Tutaj jest akurat praca afrykańskiego artysty, pochodzącego z RPA, która odzwierciedla w asamblażu lokalne legendy. Jak powiadam, te ostatnie 10-15 lat pokazują nam silną tendencję powrotu do asamblażu. Jednakowoż jest inna skala tych prac. Jak widzimy, skala jest większa, ponadto więcej jest wykorzystana przestrzeń, czyli tak naprawdę dochodzi do pewnego uprzestrzenienia asamblażu. Kolejny artysta w tym nurcie, pakistański. Widzimy, że różne materiały są wykorzystywane i akurat Huma Baba, pakistańska artystka, korzysta z odpadków, ze śmieci, z materiałów, które może znaleźć gdzieś na ulicy. I teraz, kiedy tego typu prace się potem wystawia za granicą, przede wszystkim na Zachodzie, to akurat trafiło do Wenecji, potem do Londynu,
to ciekawy jest dialog, w jaki wchodzą te prace, można powiedzieć, egzotyczne, z Pakistanu, z RPA i prace artystów europejskich. Bardzo mnie ciekawi, w jaki sposób tego języka asamblażu nabywają artyści spoza Starego Kontynentu. I kolejna kwestia, która mnie także ciekawi, to powrót do przenośni, do przenośnego, figuratywnego, metaforycznego przedstawiania świata. Huma Baba, o której już wspomniałam, jest częścią kolekcji The Human Factor, czyli czynnik ludzki, i kolejny artysta, David Altmate, który niedawno otworzył swoją wystawę. I też widzimy, są to artyści zainteresowani właśnie tym przekazem przenośnym. No i w tym kontekście chciałabym rozważyć dzisiejszy odbiór sztuki Hasiora. Na takim bardzo wstępnym poziomie bardzo mnie u Hasiora uderzyło to, że pojawia się tutaj wiele figur, czyli te obiekty będące sylwetkami figury, oraz przekaz pionowy. Dużo pionowości, co oczywiście jest w dużym kontraście z innymi praktykami, czy to Bruce Conet w Stanach Zjednoczonych, czy też z innymi amerykańskimi artystami, czy też europejskimi, tak jak Armand na przykład. Ci artyści uprawiający asamblaż w 50. czy 60. roku odchodzili zarówno od figur, od figuratywności i od pionowości. I w tym właśnie kontekście chciałabym wspomnieć o relacji między pracami Hasiora a art brut, sztuką naiwną, sztuką prymitywną, którą reprezentują tutaj te twarze. Pascal Désir, o tym mowa była także po południu dzisiejszego popołudnia. Warto wspomnieć o Edouardzie Jagierze, który już także był tutaj wspomniany. Bardzo interesująca dyskusja dotycząca asamblażu była jego udziałem, w którym Jagier jakby przeciwstawia się tego rodzaju praktykom, tworząc nową koncepcję, nowe słowo, grefaż, tak jak graft, tak jak wszczep, czy to przeszczep organów, czy to przeszczep, jeśli chodzi, przeszczep roślin, przeszczepianie roślin, czyli grefaż jest nowym terminem ukutym przez Jaguera. I Jaguer właśnie twierdzi, że Hasior de facto nie tworzy asamblażu, tylko tworzy te grafty, czyli przeszczepy. Mówi, że akumulacje Armana składają się z mechanicznego powtórzenia identycznych elementów bez interwencji poezji, celem zapewnienia wewnętrznej spójności całkowicie jednakowoż nieprzystających elementów. Tak więc jak widzimy, jak Armand i Hasior mają się do siebie, jak się porównują, na czym polega kontrast. Tutaj widzimy pewną wewnętrzną spójność, prawda? Po tej stronie to jest jasne i czytelne u Hasiora, a tu mamy mechaniczne powtórzenie po prostu tego samego elementu w pracy Armana, bez wewnętrznej spójności. Więc Jagier oczywiście uznaje to za wymiar poetycki, pracę poetycką, w przeciwieństwie do pracy Armana, którym zarzuca właśnie brak wewnętrznej spójności, brak tego poetyckiego języka. Ale skoro o spójności mowa, to naturalnie i w Ameryce toczy się debata na ten temat, czym jest spójność w sztuce, szczególnie w kontekście prac Rauschenberga i John Cage, kompozytor, który był przyjacielem Robertem Rauschenberga, stwierdził, że w tak zwanych obrazach łączonych Rauschenberga nie ma tak naprawdę wspólnego tematu, a na pewno nie więcej niż w jednej stronie gazety. A więc on sam zarzuca brak spójności, brak jednego przekazu. I tak jak Steinberg nazywa to płaszczyzną płaską czy płaskim planem, mowa jest o tym, że wracamy do
płaszczyzny poziomej. Praca realizowana jest jakby na stole i wszystkie obiekty, przedmioty się zbiera i w sposób dowolny na płaskim planie układa i dopiero potem podnosi się je i artysta nadaje im wymiar pionowy. A więc przejście z horyzontalności do pionowości, z poziomu do pionu jest tym aktem artystycznym niezwykle istotnym. To jest zmiana, to jest, jak powiadam, przejście od pionowości natury do poziomości kultury, czyli eksplorujemy tutaj relacje między tym, co naturalne, a tym, co ludzkie, historyczne, kulturowe, szczególnie jeśli chodzi o historię sztuki współczesnej. Używamy zatem tej narracji, przynajmniej takie były moje pierwsze wrażenia z oglądu prac Hasiora. Otóż mamy tutaj właśnie wertykalność, horyzontalność, pionowość versus poziomość. Horyzontalność u Rauschenberga, wspólny temat, kohezja, tak zwana spójność, tak jak Jauger to nazywa. Grefaż, prawda, czyli przeszczepianie, plus brak spójności po lewej stronie, prawda, jak na po prostu stronie z gazety. No i tradycyjne, ale także może i awangardowe, prymitywne elementy, postmodernistyczne. Czyli jak widzimy, po prostu pełne kontrastu, binarnie przeciwstawione sobie, zero-jedynkowo de facto zbudowane wybory. Sam Hasior mówił, że jego prace są bardziej tradycyjne, nie chciał nazywać się artystą awangardowym, takim był Smith, jeżeli dobrze oczywiście zrozumiałam przekaz naszego dnia wczorajszego. Natomiast ciekawe jest to, że Hasior sam się interesował tym przejściem z poziomości do pionowości i w drugą stronę. Interesują go na przykład upadające postaci, co jakby podkreśla pionowość pracy. Ciekawy artykuł na ten temat napisał Thomas Crowe, który mówił o rise and fall, czyli upadku, czy tam stanie upadku, tematy i idee w tak zwanych obrazach łączonych Roberta Rauschenberga. Ja myślę, że u Hasiora można także odnaleźć tę ideę. Crowe przedstawia i argumentuje, iż Rauschenberg jest właściwie bardzo pochłonięty tym przejściem z pionowości do poziomości. Nawet w tych obszarach mamy tutaj łyżwiarza na zdjęciu, ale ten łyżwiarz jest natychmiast umocowany obok tabliczki z napisem uwaga, możliwe wypadki albo uważaj, nie spadnie i tak dalej. Czyli Crowe w swoim artykule argumentuje, że Rauschenberg, jak powiem, jest zainteresowany tym przejściem z pionowości do poziomości, prawda? Upadkiem i oto dowód w tym obrazie łączonym jest skrzydło, prawda? Czyli bezpośrednie odniesienie się do lotu, prawda? Do zmiany kierunku, do zmiany perspektywy i tutaj ten niewielki obraz, który ja tu wykadrowałam, zgoi, prawda? Znowu ktoś, kto usiłuje latać. A więc Crowe, jak powiem, argumentuje coś, co w zasadzie nam trochę komplikuje to taki prosty obraz Steinberga, który mówił tylko, że mamy konflikt, opozycję, przeciwstawność, pionowe, poziome. I to wiąże się z motywami Rauschenberga, który w swoich obrazach łączonych oba te tematy eksploruje, tak jak na przykład w kanionie, gdzie mamy orła, który stara się wybić z tego obrazu, ale widać, że waga, przywiązanie nie jest mu dany, ten lot, nie jest możliwe wzbicie się do góry, czyli z jednej strony ta konkretność, tożsamość. Tak więc
cały zakres pytań dotyczących abstrakcji, reprezentacji, treści przenośnych, pionowości, poziomości, przejścia z jednego planu na drugi. Może warto byłoby pomyśleć o rozmaitych typach obrazowania w tej sztuce. Przede wszystkim idole mnie interesują, ale także i totemy, które są bardzo mocno umocnione, prawda, w tej tradycji pionowej. I chciałabym wspomnieć Państwu o bardzo ciekawej książce autorstwa W.J.T. Mitchella, What do Pictures Want? Czego chcą od nas obrazy? I w tej książce autor pokazuje taką trójstronną różnicę czy relację między idolami, fetyszami i totemami. Mitchell mówi, że to jest swoista siatka czy tabela, która pozwoli nam sklasyfikować wszystkie obiekty i dzieła sztuki. Oczywiście można z tego korzystać w sposób taki tylko, by się inspirować. Natomiast bardzo ciekawe jest, myślę, w jaki sposób porównywane są idole, fetysze i totemy. Mitchell twierdzi, że idole i fetysze od bardzo wielu lat wykorzystywane są przede wszystkim przez kulturę zachodnią, by odrzucać twórczość innych kultur, by móc tego odrzucenia dokonać. Mitchell także twierdzi, że totem może w kulturze zachodniej odegrać bardzo znaczącą rolę. Ja oczywiście całej tej tabeli nie będę omawiać. Warto spojrzeć na prawą stronę, gdzie mamy obraz Nicolana Poussin, adoracja złotego cielca. A tutaj właśnie warto w tabeli odszukać, prawda, biblijne reprezentacje, prawda, biblijne idolizowanie, czyli o czym jest mowa. Jeśli chodzi o ideę, to jest właściwie złoty cielec jako idol, ale sam cielec, samo zwierzę jest już totemem, podczas gdy fetyszem jest złoty kolczyk zakładany cielęciu, czyli ta materialna wartość. Czyli złoty cielec jako idol, złoty cielec jako wartość materialna złotego kolczyka, ale także cielec jako totem, gdzie adoracja, czyli pewien festiwal, pewna wspólnota, obchody, radość. Kolejna kategoria, którą proponuje Mitchell w tabeli dotyczącej idoli, na przykład kwestia kultu, prawda? Jeśli chodzi o idoli, to my, to jest element naszego kultu, obiekt czci, podczas gdy fetysz to wszystkie obsesje, a totem, jak mówiliśmy, festiwal, ale także ofiara. Teraz warto też zwrócić uwagę, kto będzie odbiorcą, jakby spektatorem. W przypadku idoli są to oczywiście przede wszystkim opinia publiczna, polityka. Fetysze mają już charakter dużo bardziej prywatny. Teraz kojarzą nam się głównie z fetyszami seksualnymi, zaś totem, no to przede wszystkim tożsamość plemienna. Nie będę naturalnie omawiać szczegółowo różnic między poszczególnymi kategoriami proponowanymi przez Mitchella. Natomiast chciałabym może zwrócić uwagę na to, że Mitchell stara się zbudować tutaj połączenie przede wszystkim z teorią psychoanalityczną Jacques'a Lacan, mówiąc o tych trzech rejestrach, prawda, o wyobraźni, o rzeczywistości i o symbolizmie, ale mówi także o teoriach semiotycznych C.S. Pierce'a, kiedy to pojawia się odniesienie do symbolu, do indeksu i do ikony. Tak więc ta relacja ma charakter trójkąta, to trzy wierzchołki w wzajemnych relacjach do siebie nieustająco się pojawiających. Może omówmy je szybciutko po kolei, relacja między idolem a fetyszem. Aż się chce, prawda, porównać tą pracę Hasiora i Cornella. Hasior, absolutnie wyznawca ideologii idola, ale fetyszowskie wykorzystanie fizycznych materiałów, seksualność płynąca z tego obrazu. No a teraz znowu Hasior w porównaniu z surrealistycznym przedmiotem
Merete Oppenheima, no u Hasiora wydaje się, że mamy jednak przedstawienie ikonistyczne, bliżej już idola niż fetyszu. I myślę, że ten kontrast jako pewna figura porównawcza jest bardzo pożyteczny i wiele nam mówi. Zobaczmy znowu porównanie Hasiora z Armand, gdzie po lewej stronie mamy kolekcję krzyży, krucyfiksy, które Armand sam zresztą nazywa fetyszami sekty teofagów. No i naturalnie relacja z butem, but jako typowy obiekt seksualnych fetyszów, znany z psychoanalizy i z masowej wyobraźni. No i porównanie Hasiora i Armand, jeśli chodzi o idole, fetysze, jest definitywnie analizą, która nam plasuje Hasiora po stronie ikony, idola, bardziej niż fetyszyzmu. Warto zwrócić uwagę na jedną z wcześniejszych prac Roberta Rauschenberga z 1953 roku, kiedy to w Rzymie Rauschenberg stworzył instalację 9 osobistych fetyszów. Głównie są to instalacje takie na postaci powieszone na drzewach, ale po jakimś czasie w swoich obrazach połączonych Rauschenberg odchodzi od tych fetyszów i tak jak Thomas Crowe w swoim artykule przedstawia, jest to po części niezbędny krok. Rauschenberg musi wyjść z pewnej polaryzacji tej binarnej natury, różnicowania między tym, którzy bronią ikonograficznych wartości dzieła, analizując wszystkie poszczególne obrazy bardzo szczegółowo i teksty i przedmioty, wyszukując się w nich znaczenia, a tych, którzy całkowicie odrzucają znaczenie i treść, tak jak Steinberg, tak jak Cage, którzy twierdzą, że nie ma żadnego znaczenia w dziele sztuki. A więc ta debata dotycząca treści i znaczenia mnie również bardzo zajmuje, szczególnie w kontekście asamblażów. Myślę, że wiele nam ona mówi o tym, co Thomas Crowe opisuje jako pewna ikonofilia i ikonofobia w asamblażach Rauschenberga, to znaczy w jego obrazach łączonych, tak? On się odnosi do tej debaty między ikonoklastami, a tymi, którzy bronią znaczenia. Twierdzi on bowiem, mówię o Crowe cały czas, że Rauschenberg w jakiś sposób zamieszkuje przestrzeń między tymi dwoma wrogimi obozami. Mówi, że tak naprawdę obraz jest w stanie pośredniczyć między pionowością a poziomością i może być częścią tej przestrzeni pośredniej między obiektem, między przedmiotem, a jego wyrażeniem, jego obrazem. Mnie interesuje, jak powiem, debata na temat treści, na temat znaczenia, także w kontekście Bruce'a Connera i różnicy między Connerem, czyli pracami Connera, a Rauschenberga. Dokładnie w tym samym właściwie okresie, bo to są koniec lat 50., początek lat 60., Rauschenberg dodaje przedmioty, prawda, dodaje je, to mówiliśmy o tych przeszczepach, o tych wszczepach, zaś Bruce Conner stara się jakoś tą przestrzeń zmieść, tworzyć otwory i proponować, że coś tam jest zakryte, ukryte, drzemie pod powierzchnią. Kevin Hatch w książce o Connerze porównuje Connera i Rauschenberga i twierdzi, iż treściwe znaczenie w pracach Connera zanika na rzecz brutalnej siły i namacalnej rzeczywistości. W swoich asamblażach Conner nie przedstawia narracji, tak jak Rauschenberg, ale tę narrację grzebie pod ciężarem ich własnej, czystej fizyczności. Mi się wydaje, że mamy tutaj do czynienia z rzeczywiście tym kontrastem, przeciwstawieniem idola fetyszu materialnej wartości, a ideologicznej ikony. Tu mamy treść, tu mamy przekaz, tu mamy merytorykę, zaś fetysz
nie jest zrozumiały, nie ma przekazu, odrzuca pewną narrację i, jak twierdzi Hatch, zanika na rzecz brutalnej siły, grzebiąc treść pod ciężarem własnej czystej fizyczności. Widzimy to również na kolejnym Przeźroczu. Hasior jawi nam się bliższy Rauschenbergowi niż Konerowi. Narracja, która jest naturalnie odrzucona przez Konera, jako nie mająca miejsca w jego obrazach. Warto się zastanowić również nad tym, jak teatralne są to dzieła, bo zarówno Koner, jak i Hasior interesowali się teatralną wymową swoich dzieł. Jednakowoż inne, jak widać, treści, czy podejście, czy przekazy mieli obaj artyści w wachlarzu swoich opowieści dostępne dla nas. Natomiast jeśli do tego idola i fetysza dodamy trzecią kategorię, totem, co się wówczas dzieje? W dyskusji, którą proponuje Mitchell w swojej książce, może jeszcze króciutko to omówię, zwracam uwagę na różnicę między fetyszem i totemem. Dla Mitchella fetysz to sam przedmiot, który jest siedziskiem uświęconej lub magicznej siły. To w samym przedmiocie ta siła drzemie, zaś totem nie jest sam uświęcony, nabiera on świętego charakteru tylko dlatego, że naznaczony jest tym znakiem totemicznym. I z tego właśnie powodu Mitchell proponuje nowe podejście do obrazów włączonych Rauschenberga, twierdząc, że one mają właśnie charakter totemu, bo Rauschenberg, on twierdzi, podnosi znalezione przedmioty do nowej rangi, do ich pionowej godności, nadając im totemiczny charakter, zmieniając ich naturę, tak jakby na nowo je zapładniając naczyniem i sprawiając, że my także do nich tak pochodzimy. Czyli Mitchell upatruje w obrazach łączonych Rauschenberga jakości totemowej. Czy zatem należałoby się zastanowić nad tym, czy obrazy łączone w momencie, kiedy zmieniają się w totemy, nabierają nowej nazwy, nowego znaczenia? I w swojej książce Mitchell zadaje także pytanie, czy wszystkie asamblaże, które z definicji tak naprawdę polegają na przejściu z planu poziomego do planu pionowego, a czy zatem wszystkie asamblaże są potencjalnymi totemami. No i warto, myślę, ponownie sięgnąć do prac Hasiora, bo jak porównuje Rauschenberga obrazy łączone z pracami Hasiora, to wydaje mi się, że prace Hasiora są dużo bardziej totemiczne niż u Rauschenberga. Does not evoke in my imagination. Moim zdaniem, znaczy u mnie Rauschenberg nie wzbudza skojarzeń z totemami. Czyli dla mnie ten argument, iż Rauschenberg jest totemiczny, jest trudniejszy do zrozumienia niż w przypadku prac Hasiora. Czy sztandarów, czy tych prac większych, które moim zdaniem są bardzo totemiczne, szczególnie kiedy się je przedstawia tak jak tutaj, prawda, jako pewne znaki totemiczne oddzielające przestrzeń, kolekcja w przestrzeni. Mówiliśmy o tej tożsamości plemiennej, kiedy porównujemy je w szczególności z pomnikami Hasiora. Zastanawiam się zatem, na czym polegałyby te totemiczne asamblaże. Jakie przykłady można tu podać? Mnie natychmiast przychodzi na myśl David Smith, jego rzeźby, które wystawia w Stanach na swojej zresztą posiadłości, i które sam nazywa totemami, czy bezpośrednio do totemów nawiązujących, ale mówi także o nich jako o wartownikach, albo osobach, czy osobistościach. Więc on sam w tym krajobrazie ustanawia totemiczne
znaki jako wartowników czy osoby. Mamy cały zakres tego typu rzeźb. W tym rzeźby bardzo mocno wypracowane, tak jak rzeźba Chamberlaina, która powtarza gesty artysty przy tworzeniu abstrakcyjnych obrazów, i asamblaż jako totem, tak jak u Davida Smitha, u którego to jest dużo bardziej widoczne. Kiedy mowa o Hasiorze, to może to jakieś zaskoczenie, ale jego prace zainspirowały mnie także do tego, by omówić sztukę bardziej nowoczesną, a w szczególności prace dwóch amerykańskich autorów, Jimmy'ego Durama i Davida Hamona. Ja ich wcześniej nie znałam, dlatego jestem wdzięczna Hasiorowi, że jego praca zainspirowała mnie do sięgnięcia po autorów bardziej współczesnych. Kiedy patrzę na te przedmioty, na te obiekty sztuki, no to kusi mnie, by mówić, że są to totemy, chociaż oczywiście sam kontekst ich powstania jest bardzo ważny. Na przykład David Hammons, jego pracę, która nazwana jest Spade with Chains, czyli łopata z łańcuchami, ale może warto wspomnieć, że spade, czyli ta łopata, to było takie negatywne określenie czarnoskórej ludności, czyli to tak jakby bezpośrednie nawiązanie do niewolnictwa, do tego, do tych skutych czy okowów, w jakich niewolnictwo się musiało wyrodzić. No i Jimmy Burham, który jest także amerykańskim artystą, jest również przedstawicielem amerykańskich Indian, wiele na ten temat napisał, mówiąc także często o swojej tożsamości jako przedstawiciela artystów właśnie natywnych Indian Ameryki Północnej. Jeszcze dwie prace. David Hammons w 77 roku mówi tak: stare, brudne torby, tłuszcz, kości, włosy, sierść. To wszystko dotyczy nas, dotyczy mnie i nie ma charakteru negatywnego. Powinniśmy patrzeć na te obrazy i widzieć w nich tylko pozytywne elementy. To nasza siła. Tak właśnie wyglądamy. Nic nie ma w nich negatywnego. Te obrazy są pozytywne. Wszystko zależy od tego, kto na nie patrzy, a my zależymy od tego, jak patrzą na nas inni. Myślę, że to też jest ciekawe. Elementy, których do tej pory się nie wykorzystywało w tworzeniu sztuki, nagle nabierają znaczenia. David Hammon jakby odwracał proces totemowania czy totemiczności. Tutaj także pojawia się ten element fetyszyzmu w wczesnych pracach Hammona. Relacja między fetyszyzmem tych elementów a ikonami i totemami. Takie obrazy, gdzie widać, prawda, jak się bardziej szczegółowo w to wgłębimy, to są tak naprawdę fragmenty rozbitych płyt gramofonowych, ale także gips, pióra, bambus. Chociaż wygląda z daleka, prawda, jak tak w locie. Znowu totem. Wiele z prac David Hammons poświęcił koszykówce. Którą uznaje za jeden z symboli czy totemów Amerykanina pochodzenia afrykańskiego jako jedno z większych osiągnięć tych Afroamerykanów. Bawi się trochę relacją między totemicznością kosza, prawda, i siatki koszykowej.
otaczając ją światłami, no, ozdobami. Tak jakby właśnie ten kosz do koszykówki był totemem czy przedmiotem szczególnej wartości, być może nawet magicznym, być może nawet uczestniczącym w swoistych rytuałach, jakim jest mecz koszykówki. No i kolejne totemy higher goals, czyli wyższe cele, nazywa David Hammond swoją instalację z 1986 roku. No i widzimy, że na tych totemach wszystkich zainstalowano kosze do koszykówki, czyli widoczne aspiracje tego, czym młodzież afroamerykańska najbardziej się rajcuje. Jimmy Durham uprawia, można powiedzieć, ten sam kontekst co Hammond, ale może nawet go bardziej dosadnie wyraża w swoich dziełach, które się zwracają ku teorii postkolonialnej. Tutaj jest cytat z Franca Fanon, zapisany na dziele, gdzie mowa jest o kolonializmie, i Franz Fanon mówi, że obszar, w którym żyje ludność tubylcza, nie łączy się z tym obszarem, do którego przybywają ludy osiedlone. Jimmy Durham krytycznie pochyla się nad analizą tego, co się dzieje w społeczeństwie postkolonialnym, jakie są relacje między ludnością tubylczą a napływową, a to wszystko w kontekście postmodernizmu, gdzie można zestawić, tak jak na tym dziele, skórkę wyprawioną ze zwierzęcia i plastikowy telefon. W latach 80. tendencja, wedle której w sztuce można wszystko, wszystko jest dozwolone, bonanza cała referencji, pastisze. I Durham mówi wówczas, chciałbym ten moment w jakiś sposób uchwycić, chciałbym, aby tam wybrzmiał głos mój i wszystkich innych ludzi, którzy poddani zostali doświadczeniu kolonizacji. Znowu Durham mówi o autentyczności. Narzucono nam ją. Indianie pragną być autentyczni. Chcą, by ich również odbierano jako autentycznych. Szczególnie ci, którzy już nas te cechy widzą. A więc relacja między kolonizatorem a kolonizowanym. Cały czas pojawia się w jego pracach, zarówno plastycznych, jak i pismach. Durham, mówiąc o prymitywnej ludności, mówi, że to jest ta idea, która napędza całą Amerykę, ale powinna ona, bo należy pamiętać, że dotyczy ona nie tylko prymitywnej tubylczej ludności, ale napędza tak samo pewien prymitywizm w sztuce, w globalnym języku, w generalnie twórczości. Durham zastanawia się nad tym, jak autentyczność ma się do prymitywizmu właśnie. Nie jest to tylko pastisz autentyczności czy prymitywizmu. Nie, jest to tak naprawdę krytyczna analiza tego, czym prymitywizm jest. A mianowicie, że jest bronią, orężem w dłoni najeźdźcy, kolonizatora, tego, który pragnie nam coś narzucić. Jak z tych narzędzi zatem mogą korzystać Indianie, by bronić się przed wpływem tych, którzy chcą zawładnąć ich ziemią? Lori Melvi mówiła również o ciekawej relacji z przeszłością, mianowicie czaszka jako skamielina. Czaszka stanowi to ogniwo łączące nas z przeszłością, budując relacje z kulturą Indian, z ich rytuałami, z ich mitologią, obrządkami, gdzie obecne są zarówno ludzie, jak i zwierzęta. Czyli ten totem jako znowu relacja natura, kultura,
o której mówi Mitchell, mówiąc właśnie także o skamielinach, skamieniałościach, które pojawiają się w nowoczesnej Europie jako totem, albowiem symbolizują one naszą tęsknotę za przeszłością, ale także tęsknotę i pragnienie powrotu do natury i kultury. Skoro zatem mówimy o totemach i postmodernistycznych totemach w szczególności, pojawia się pytanie, czym są totemy Hasiora, jak można je interpretować? I znowu pojawia się kwestia autentyczności, jako niezwykle ważna i doniosła. W pewnym sensie o tych pytaniach, czy o tych kwestiach rozmawialiśmy już wczoraj, podczas naszej dyskusji dotyczącej antropologii Zakopanego, kiedy mówiliśmy o tym, kto decyduje, czy coś jest autentyczne, czy też nie. I myślę, że warto byłoby nad tym pytaniem pochylić się również w kontekście trudności Hasiora. Otóż jaka jest relacja z tym między prymitywizmem, a tym, w jaki sposób Hasior pragnie swoją twórczością powrócić do tej prymitywnej przeszłości, jak on to sam nazywa. Ja myślę, że same koncepcje, o których mówiliśmy wczoraj, czyli tożsamości, identyfikowalności, samokolonizacji, to są wszystko bardzo ciekawe koncepty, z których można byłoby wiele wysnuć, omawiając pracę Hasiora. Poprzez te koncepcje myślę tak, że lepiej będziemy mogli zrozumieć, dla kogo przeznaczone są te totemy i jak się z nich korzysta. I na koniec chciałbym omówić jeszcze trzeci aspekt asemblażu, który mnie zajmuje i gdzie mniej może skupiamy się na ikonografii i na reprezentacji, przedstawianiu obrazów, a bardziej na technikach i środkach. Na przykład Dürer w swoich pracach bardzo wiele korzysta z plastiku, z takich rurek PCV i w piśmiennictwie z kolei mówi bardzo wiele o dostosowaniu, o pewnej adaptowalności, o przyjmowaniu od innych nowych materiałów, nowych przedmiotów, nowych koncepcji i mówi, że kolonizatorzy przywieźli ze sobą materiały, które z wielką energią i zapałem Indianie zaadoptowali do swoich potrzeb. Zobaczmy, co mówi Dürer. Twierdzi, że strzelba w rękach żołnierza to już nie ta sama broń, która została przejęta przez Indian broniących swojego lądu. Oni natychmiast ozdobili ją piórami, skórą i paciorkami. Myślę, że warto wspomnieć także, że prace Dürera w 2003 roku trafiły już na Biennale weneckie, które wówczas zatytułowano The Everyday Altered, czyli Nasza codzienność odmieniona. Wspólnie Dürer wystawiał z takimi artystami jak Daniel Guzman, Damian Ortega, czyli bardzo ciekawe, że był tam Francuz oraz czterech artystów z Meksyku. Ciekawe jest także to, jak potem Gabriel Orozco w notatce prasowej z Biennale The Everyday Altered mówi, iż ta praktyka przemiany przedmiotów i sytuacji codziennego użytku staje się globalnym, międzynarodowym językiem pojawiającym się na różnych kontynentach. I mówi, że właśnie ta praktyka pracy z przedmiotami codziennego użytku staje się już globalną tendencją. Orozco mówi, że te zmienione narzędzia, zmienione przedmioty, odmieniona ich natura, to jakby rewolucja na miarę nowych czasów. Nie chodzi jedynie o same przedmioty, ale o samą praktykę ich zmiany, ich przemiany, ich transformacji. I myślę, że to jest tak naprawdę bardzo ciekawa i ważna uwaga. Mówimy wszakże o roku 2003. Pojawia się wówczas z wielką mocą krytyka globalizacji. Antyglobaliści dochodzą do głosu jako alternatywa, alterglobalizacja jako alternatywa do tego, co oferuje nam nowoczesne zachodnie społeczeństwo.
A zatem ta praktyka nadawania nowego życia, czy zmiany, transformacji przedmiotów życia codziennego może wpisywać się w tą nową alterglobalistyczną filozofię, tworząc nowe modele, także w sztuce. Abraham Kurzyjegas, meksykański artysta, u którego od razu widać ten wymiar fetyszyzmu, proponuje właśnie przemianę przedmiotów codziennego użytku czy znanych z codziennego życia w totemy, tak jak i tutaj. To są maski wykonane z tektury, konopi. Ciekawy jest sposób, w jaki Kurzyjegas interpretuje autokonstrukcję, samokonstrukcję. Znowu jest to rodzaj zrób to sam, tego podejścia, no, w ramach którego wszyscy majsterkują. Akurat Kurzyjegas skupia się na miejscu, gdzie sam dorastał, gdzie stale do samych mieszkańców należały remonty, przebudówki, nadbudówki, wywołane oczywiście koniecznością warunków socjalnych, w jakich bytowali, i także klimatem. A zatem ta samokonstrukcja, autokonstrukcja, o której Abraham Kurzyjegas tak chętnie opowiada w swoim filmie z 2009 roku, mówi o tym, że to tam właśnie z niczego, poprzez samokonstrukcję, tak naprawdę powstaje i rodzi się społeczna tkanka miasta. Kurzyjegas wykorzystuje model samokonstrukcji w swojej sztuce. Mnie akurat to bardzo odpowiada, mnie to się podoba, że ta samokonstrukcja oznacza właśnie zrób to samo, oznacza to majsterkowanie, czyli ten aspekt, w którym samodzielnie wykonujemy rzeczy codziennego pożytku, ale także wykorzystujemy przedmioty znajdujące się wokół nas, by nadać im nowe życie, by przemienić je w obiekty sztuki. I jest to, można powiedzieć, swoisty kontrapunkt między rzeczywistością, a tym, co oferuje nam sztuka, czy co może nam zaoferować sztuka. Znowu wymiar totemiczny, bo tutaj akurat jednym z materiałów jest kość jarzmowa zwierzęca. Abraham Kurzyjegas był częścią tej wystawy Unmonumental, o której już mówiłam, i pojawia się, myślę, interesujące pytanie, co się dzieje w momencie, kiedy artyści z całego świata zaczynają sięgać po ten sam język? Czy nie pojawia się takie ryzyko, iż ten globalny język zatrze nam różnice i bogactwo różnorodności pomiędzy poszczególnymi językami artystycznymi? Jednym z kuratorów wystawy, Massimiliano Gioni, mówi o tym właśnie we wstępie do wystawy, kontrastując pracę Durana Guzmana z Hammondsem z 93 roku. Gioni mówi, że prace Hammonda pokazują fascynację sposobami, w jaki definiują się grupy i kultury poprzez traumatyczne przeżycia i poprzez doświadczenia wojen. I w ten sposób rzeźby mogą odpowiadać, czy przypominać kształtem totemy i prymitywne emblemy. Nie stanowią one pomników, są jednakowoż insygniami konfliktów miejskich i wojen neoplemiennych. Tak, tyle Massimiliano Gioni, który zwraca uwagę na globalne relacje związane z poszczególnymi grupami, tożsamością plemienną. Tak jak Durham i Hammonds, myślę, skupia się na motywach, na przedmiotach należących do poszczególnych grup. Czyli co się dzieje z globalnym asamblażem? Jak i się on ma do tej rozpoznanej tożsamości? A co, kiedy tej tożsamości nie ma? Co, jeśli wejdziemy na ścieżkę globalizacji? Warto tu wspomnieć o Izie Genken, myślę, że ciekawa artystka. Wiele z jej rzeźb uznano za totemiczne, chociaż ja sama się z tym nie zgadzam.
Trudno byłoby mi tak naprawdę przypisać pracę Izy Genzken do poszczególnych grup czy odmian. Seria Empire Vampire, którą artystka wykonała w 2003 roku, tak naprawdę zainspirowana wydarzeniami z 11 września w Nowym Jorku, bo Genzken tam właśnie przebywała. A więc w obliczu katastrofy pojawia się ta wspólna, kolektywna tożsamość. Genzken wykorzystuje język kiczu, elementy zabawowe, zabawki, rozmaitej faktury. Co wywołuje takie ogólne przeczucie katastrofy, zniszczenia, w nawiązaniu naturalnie do zniszczenia dwóch wież w World Trade Center. Szkło, które wykorzystuje Genzken, oczywiście dużo większe niż kielichy z prac Kasiora, pokazuje nam świat zamknięty w bańce, ale ta bańka pryska wraz z nastaniem katastroficznych wydarzeń. I jak to można podsumować? W liczu katastrofy i przejmującej, dojmującego poczucia braku pewności, może wyzwaniem, a może ratunkiem jest dla nas solipsyzm. But on the other hand, gdzie to my powinniśmy skupić się na własnych doznaniach, stąd ta figura zamknięta w szklanym kloszu, być może totem, jest tym, co pomoże nam wrócić do historii. U Hasiora mamy jakby dwie strony, takie soliptyczne podejście, w ramach którego wracamy do studia, wracamy do umysłu artysty, a z drugiej strony współczesny asamblaż. Tak jak Julie Bryan Wilson w Art Forum pisze, Kruciegas odzwierciedla styl międzynarodowy w ramach unmonumentality, czyli tego zaprzeczenia monumentalności, jednakowoż wykorzystując tutaj specyfikę tej samokonstrukcji bardzo lokalnej. Myślę, że podobnie u Hasiora w ramach jego współczesnych prac typu assemblage. Dziękuję bardzo.